Problemy hormonalne to coraz większy problem, nawet już u takich dość młodych kobiet. Zaburzenia snu, zaburzenia miesiączkowania czy uderzenia gorąca to takie niektóre tylko dokuczliwe objawy właśnie menopauzy. Zwykle nam, kobietom, jest wtedy zalecana zastępcza terapia hormonalna. Ale czy na pewno jest to taki bezpieczny sposób i czy jedyny? Zanim zaczniemy, upewnij się, że subskrybujesz mój kanał, aby dostawać powiadomienia, jak dodam tylko kolejny film, a będzie ich coraz więcej. Jestem wdzięczna też za wszystkie Wasze lajki, za komentarze, jakie zostawiacie pod moimi filmami. Żeby była jasność, nie namawiam nikogo do odstawienia jakichkolwiek leków albo rezygnowania z jakichkolwiek terapii, a informacje tutaj zawarte nie służą w żaden sposób do diagnozowania ani też leczenia, są wyłącznie podawane w celach edukacyjnych. Zazwyczaj menopauza występuje około 50 roku życia, aczkolwiek czasami pierwsze objawy menopauzy mogą pojawić się kilka lat wcześniej i utrzymywać się jeszcze przez kilka lat po zaprzestaniu miesiączkowania. Jeśli przekwitanie rozpoczyna się w wieku tak między 40 a 45 lat, to wtedy mówimy o takiej dość wczesnej menopauzie. Zwykle zalecana jest wtedy przez lekarzy zastępcza terapia hormonalna. Tyle, że zastanawiam się, czy jest ona taka bezpieczna, ale przede wszystkim skuteczna. Przede wszystkim należy zadać sobie pytanie, czy to jest lek, skoro niczego nie leczy. Po drugie, czy posiada skutki uboczne. Wiele kobiet zadaje właśnie takie pytania. Oczywiście niektóre z nich, to mam na myśli skutki uboczne, to ryzyko zakrzepicy, co jest bardzo powszechne ostatnio z jakiegoś powodu, nowotwory, problemy z sercem, więc to dość poważne zagrożenia. Rozwiązaniem tego problemu mogą okazać się właśnie olejki eteryczne. Są takie trzy szczególne olejki eteryczne, które w naturalny sposób wspomagają organizm do jakby wytwarzania pewnych hormonów, do regulowania ich i do utrzymania organizmu w takiej homeostazie, która właśnie daje między innymi efekt zmniejszenia tych objawów menopauzy. Więc co to są za olejki? Pierwszy to jest szałwia muszkatołowa. Jest to na pewno zioło, które wiele Was stosowało albo stosuje na różnego rodzaju problemy z dziąsłami. Ale czy wiecie, że ten olejek wpływa na poziom, na regulację hormonów w naszym ciele? I tu mam dla Was takie badania. Badanie z 2014 roku, które było opublikowane w Journal of Phytotherapy, wykazało, że inhalacja olejku z szałwii właśnie muszkatołowej może obniżyć poziom kortyzolu o 36% i poprawić poziom hormonów tarczycy. 36% to bardzo dużo. Badanie przeprowadzono na 22 kobietach 50-letnich po menopauzie, z których u niektórych zdiagnozowano depresję, co jest bardzo takim problemem powszechnym wśród kobiet właśnie w okresie menopauzy po menopauzie. Pod koniec badania naukowcy stwierdzili, że olejek z szałwii muszkatołowej miał statystycznie istotny wpływ na obniżenie poziomu kortyzolu i miał działanie antydepresyjne oraz poprawiające nastrój. Więc to tylko jedno z wielu badań, które udowadnia nam, że olejek z szałwii muszkatołowej wpływa bardzo korzystnie na działanie hormonów. Największą zaletą szałwii właśnie muszkatołowej jest to, że pomaga zrównoważyć nam produkcję estrogenu w organizmie, przez co jest niezwykle skutecznym takim olejkiem, który pomaga w wielu zaburzeniach równowagi hormonalnej w naszym organizmie, w organizmie kobiety. Tak więc szałwia muszkatołowa jest świetnym olejkiem, który wpływa na pracę naszego organizmu, który warto włączyć do swojej apteczki. Drugi olejek może Cię trochę zdziwić, bo zwykle znasz go z zastosowań przy bólach gardła i kaszlu, katarze. To olejek tymiankowy. I badania omawiane, i tutaj już Wam powiem, w Proceedings of Society of Experimental Biology and Medicine wykazały, że olejek tymiankowy ma działanie równoważące progesteron.
Mówią one, że olejek tymiankowy korzystnie wpływa na organizm, poprawiając produkcję progesteronu. To bardzo dobre wiadomości, bardzo ciekawe i takie niespodziewane, jeśli chodzi o olejek tymiankowy, musicie przyznać. I tutaj zarówno mężczyźni, jak i wiele kobiet mają niski właśnie poziom progesteronu. Jest właśnie ten niski poziom powiązany z niepłodnością, z policystycznymi jajnikami, czy na przykład z depresją, o czym wiele osób też nie wie, z różnymi innymi takimi problemami, które mają podłoże właśnie hormonalne w naszym organizmie. Regulacja tego poziomu progesteronu sprawia, że tymianek właśnie jest wspaniałym olejkiem eterycznym, którego możemy użyć do naturalnego takiego zrównoważenia hormonów w naszym organizmie, co przy menopauzie jest bardzo, bardzo dużą zaletą. Co więcej, jest to też o wiele lepsze niż korzystanie z syntetycznych metod leczenia, takich jak hormonalna terapia zastępcza, która może uzależniać od leków na receptę, maskować objawy, jednocześnie rozwijać też różne choroby innych częściach ciała i często powodować też skutki uboczne, niejednokrotnie bardzo poważne. Ale oczywiście nie namawiam do odstawiania leków, do rezygnowania z różnych terapii. Właściwie jest to nasza decyzja. No ale po trzecim olejku to już na pewno mało kto będzie się spodziewał jego wpływu na nasze hormony. Bardziej znacie jego użycie przy stresie, czy depresji, czy nawet medytacjach. Tutaj bardziej chyba pod medytację. Olejek z drzewa sandałowego jest bardzo skuteczny w równoważeniu poziomu testosteronu zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Drzewo sandałowe od lat jest używane jako taki naturalny afrodyzjak, o czym też wiele razy wspominałam. Jest wykorzystywany właśnie w perfumerii. Dla mężczyzn o niskim poziomie właśnie testosteronu poleca się dodanie kilku takich kropli olejku sandałowego do naturalnego dezodorantu, na przykład takiego w sztywcie, albo do jakiegoś takiego balsamu do ciała, aby dodać aromatu. To nie tylko świetny sposób na to, żeby ładnie pachnieć, ale to także świetny sposób na uzyskanie dodatkowych takich korzyści zdrowotnych w postaci poprawy na przykład libido i poziomu hormonów. Więc to są trzy olejki, które polecam, jeśli mowa o menopauzie, które fantastycznie radzą sobie ze wszystkimi skutkami właśnie tego przykrego czasami okresu dla nas kobiet. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście piszcie, będę wdzięczna za lajki i komentarze. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.